Ty się często wzruszasz? No popatrz, rozmawiam z tobą, jednak mam mokre oczy. No masz. Bo mówię o tematach, które mnie bardzo wzruszają. A zdarza ci się płakać ze szczęścia czy z radości? Płakałam na wyborach. Teraz się popłaczę drugi raz. No i płaczę wtedy, kiedy mówię o moim zmarłym mężu, który jest obecny, Boże, Boże, Boże mój makijaż, który jest obecny w moim życiu bez przerwy i jego wzór, jego godność, jego sposób prowadzenia życia, rozmów politycznych. W ogóle ja jestem jakby zaklęta w świecie polityki, smaku, koloru, ekologii, zieleni, roślin, dań, światła. To jest ten świat muzyki, to jest ten świat dobrego kina. To jest ten świat, na płaszczyźnie którego ja się mogę z kimś porozumieć. Jeżeli ktoś jednak ma inne poglądy kompletnie niż ja, jeśli jest faszyzujący, jeśli jest rasistą, wydaje mi się, że nawet nie powinien się do mnie zbliżyć. Bo jestem w stanie zrobić wszystko. Dosłownie wszystko? Tak. Uważam, że ludzie, którzy nie pozwalają żyć innym tak, jak oni chcą, jeśli nie czynią oczywiście innym krzywdy, są to terminatorzy i to właśnie te wszystkie złe filmy w telewizorach i te przyszłościowe przewidują właśnie taką rzeczywistość, że będą chodziły takie robokopy i będą niszczyły wrażliwość. Ty jesteś optymistką? Tak, ja jestem optymistką. Jeśli nie byłabym optymistką, nie byłoby mnie tu nawet 5 minut. Niepoprawną optymistką. Chociaż też realistką. Znaczy mnie mój teść prosił, żeby nie wracać do Polski nigdy po jego śmierci, że to jest kraj, który będzie miał ogromne kłopoty. Miał rację, bo wróciłam w zasadzie do frankizmu. No bo to, co się dzieje obecnie w Polsce, ten finał tejże nam święcie panującej jeszcze, zbliża mnie do końca frankizmu w Hiszpanii w roku 75. Czyli jeszcze wtedy mnie bito w Łazienkach na Akademii Sztuk Pięknych. Wjeżdżała kawaleria, która biła studentów, wyciągała z toalet i biła pejczami. Jeszcze śpiewali hymny hitlerowskie, faszystowskie przed Pałacem Królewskim z taką wyciągniętą dłonią za ministra chyba turystyki czy sprawiedliwości Fragi i to naprawdę, jeszcze generał Franco się tam lekko potykał, bo nie mógł dobrze usiąść, tam się nakrywał nogami, była jego końcówka, ale to był jeszcze czysty faszyzm, gdzie rzeczywiście w Portugalii mojego ojca i mojego męża śledziły służby i chciały ich zlikwidować. Także to był taki naprawdę żywy faszyzm. Ja ci teraz zadam jedno ostatnie pytanie. Ja to pytanie trochę ukradnę od ciebie, bo ty zadałaś je uczestnikom kuchennych rewolucji. I to jest chyba jedno z najpopularniejszych takich pytań czy głosów, dźwięków, które są wykorzystywane na TikToku. Ludzie nagrywają masę filmów, wykorzystując to, co ty pytasz tych ludzi. Ty ich pytasz, czy wy jesteście normalni? Więc tobie zadam pytanie, czy ty jesteś normalna? Tak, no tak. No, gdyby byli tacy ludzie jak ja, to wyobraź sobie, jaki byłby świat. Wyglądałaby to jak dżungla brazylijska. Czyli szkoda, trochę dziko, trochę kolorowo, ale smacznie.